Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam w nowym roku na konferencji prasowej prezydenta miasta Torunia. Prezydent Michał Zalewski razem z nami. Dzień dobry, panie prezydencie. Pokusiliśmy się dzisiaj o podsumowanie 2021 roku, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w naszym mieście. Dane statystyczne, ale nie tylko. Bardzo proszę, panie prezydencie, o przedstawienie ich. To tak, kilka dni temu zakończyliśmy rok 2021 i zaczynamy podsumowania. Podsumowania zaczynamy oczywiście od tego, co decydowało o życiu w mieście, dosłownie i w przenośni. Niestety dosłownie także, a więc od sytuacji epidemicznej. Zakaziły się w Toruniu w tym roku minionym 17 662 osoby. I to bilans w porównaniu z rokiem 2020 znacznie większy. Więcej osób się zakaziło, bo w roku 2020 było to 10 629 osób. Jak przebiegały zakażenia w trakcie roku, to poproszę o kolejną planszę. Widać wyraźnie to, o czym mówimy. Wiemy o tym, informujemy siebie nawzajem, słuchamy też w przekazach medialnych informacji fale. A więc ta fala jesienna roku 2020, później wczesnowiosenna roku 2021, no i teraz ponownie jesienna roku 2021. Miesięczne liczby zakażeń w tych okresach szczytu zakażeń w poszczególnych falach przekraczały 3000, a nawet 3500 zakażeń w ciągu jednego miesiąca. Inne spojrzenie, także znany Państwu wykres, ale tutaj pokazujący cały rok 2021, to średnia 7-dniowa zakażeń w naszym mieście w porównaniu z średnią ogólnopolską. Ogólnopolska, przypomnę, niebieski, granatowy, granatowa linia, natomiast toruńskie dane, czerwona linia. Zwykle się te linie układają bardzo podobnie. No i to, co dla nas było najprzyjemniejszą częścią roku 2021, jeżeli chodzi o epidemię, jeżeli w ogóle w tym kontekście można mówić o przyjemnej części epidemii, to te dane, które widać w okresie od 1 czerwca do praktycznie końca października, znikomej ilości zakażeń i w Polsce, i w innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego, i oczywiście w Toruniu także. Oddychaliśmy wtedy z ulgą, dosłownie również, bo bez maseczek najczęściej, korzystając z tego, iż zakażeń jest mniej. Ale to nie znaczy, że ich nie było. Pojedyncze przypadki takowych zakażeń miały miejsce. Na przykład w lipcu było 10 zakażeń. Przypomnę z wcześniejszego wykresu, w marcu 3500, czy teraz porównywalna liczba zakażeń w listopadzie tego roku, a więc ten okres letni, no, był okresem takiego względnego spokoju covidowego, tak popularnie można powiedzieć. A więc tak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o zakażenia SARS-CoV-2 w efekcie także zachorowania na COVID-19. Natomiast nie zawsze te zachorowania na COVID-19 dawały szansę na powrót czy pozostanie wśród osób żywych, i w tym czasie, a więc w roku 2021, z powodu tylko COVID-u zmarło 445 osób w Toruniu. 445 osób to ta liczba, o której warto pamiętać. W roku 2020 całym, wówczas niewielka, jak później mogliśmy porównać, pierwsza fala wiosenna i dosyć znaczna fala jesienna, zabrały 166 ludzkich istnień w 2020, a już w 2021 445. No cóż, to są złe informacje, ale świadomie trzeba o nich mówić i pamiętać także, szczególnie wśród tych osób, które uważają, iż ta choroba jest chorobą bez większego znaczenia, COVID-19, a jej skutki można uznać za banalne. To nieprawda.
te dane dotyczące zgonów, tutaj pokazane zgony wśród osób, które były chore na COVID-19, chociaż często przyczyną były także choroby współistniejące, ale COVID się do tych zgonów przyczynił. Widać, że najgorszy, najtrudniejszy moment, patrząc na liczbę zgonów w grudniu ubiegłego roku, bo 84 zgony w kwietniu ubiegłego roku, były to 82 zgony. To są naprawdę poważne liczby i warto, a przede wszystkim sam fakt, iż takie zgony spowodowane czy przy udziale COVID-19 miały miejsce, dlatego trzeba o tym informować i mówić. Jesteśmy przy tym trudnym wątku dotyczącym zgonów, więc jeszcze informacja podsumowana już w tej chwili, bo tutaj dane nie podlegają analizie typu przeliczenie ilości zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego przypadków przez fakt zamieszkania w Toruniu bądź niezamieszkiwania. Tak się dzieje na przykład w kwestii urodzeń. Tam musimy dłużej czekać na dane. Tutaj mamy jednoznaczne, proste dane, zgony zgłoszone w Toruniu w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i informacje, które tutaj są zawarte, też optymizmu nie przynoszą. Być może odczytujecie Państwo w tej chwili te dane. Zaznaczyliśmy tą najciemniejszą kreską na wykresie dane z roku 2021. Widać wyraźnie nieprzeciętną ilość zgonów w miesiącach takich jak styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, później właściwie w lipcu, ale to już chyba kwestia też sposobu rejestracji zgonów w związku z dniami wolnymi przypadającymi w tym miesiącu, ale znowu niestety ta ilość zgonów w grudniu istotnie rośnie. Odnotowaliśmy w Toruniu w grudniu 2021 roku 344 zgony. Wprawdzie w grudniu roku 2020 było to nieco więcej, 349, ale porównujemy tą informację z danymi dotyczącymi średniej z 2 lat, kiedy jeszcze nie było COVID-u, a więc 19-20. No i widać wyraźnie 70% więcej zgonów w porównaniu do tych 2 lat przedcovidowych. Pewnie gdyby tych lat przedcovidowych wziąć więcej pod uwagę, być może ten wskaźnik procentowy byłby jeszcze bardziej drastyczny. 70% osób więcej zmarło. Średnio w typowym roku około 200 osób, a w roku covidowym, jakim był miesięcznie grudniu, jakim był rok 2021, 344, a w grudniu 2020 349. No i oczywiście także dane dotyczące całego roku, a więc w roku 2021 zmarło 3145 torunianek i torunian, a średnia z 2 lat 2018 i 2019 to 2521. O 1/4 rocznie więcej osób umiera w sytuacji, kiedy jest z nami kiedy są zachorowania na COVID-19, kiedy zarażamy się SARS-CoV-2. Oczywiście pewnie bardziej złożona diagnoza przyczyn większej ilości zgonów, tutaj także dostęp do możliwości leczenia, często obawa przed wizytą gdzieś w miejscu, gdzie można by poradę lekarską uzyskać bądź poddać się leczeniu, sprawia, że niestety również i to wpływa na ten 25-procentowy w skali całego roku wzrost ilości zgonów do 3145. I w jakiejś kolejnej analizie zajrzymy do danych z dłuższego okresu czasu, ale należy się obawiać, iż w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców jest to jeden rok, jeden z tych gorszych albo najgorszych w ostatnich 10-leciach w Toruniu. Oczywiście mówię z obiektywizowanej wartości, ponieważ ilość mieszkańców miasta także się zmienia. I raz jeszcze podkreślam, nie mówię tego, żeby stworzyć wrażenie czegoś, co
no, ma straszyć czy powodować jakiś niepokój. Mówię o tym z pełną świadomością, że musimy sami dbać o własne życie i zdrowie. Zdrowie w pierwszej kolejności, a więc maseczki, dystans, dezynfekcje, ale przede wszystkim poddawanie się szczepieniom. To jest to, co może nas chronić i o tym proszę, abyśmy pamiętali. Te przerażające liczby dotyczące zgonów, szczególnie w grudniu, w czasie świątecznym, noworocznym, radości i smutki w tylu toruńskich rodzinach. Pamiętajmy, te przypadki, jak podaje to Ministerstwo Zdrowia, 70% osób, które umierają w wyniku zakażenia, zachorowania na COVID-19, to są osoby niezaszczepione. Więc warto o tym pomyśleć również i w tym kontekście, no i informacje dotyczące tej naszej drogi, którą możemy obrać, chcąc chronić własne zdrowie, życie także najbliższych, to szczepienia. Szczepienia, wykres, który pokazywałem już wielokrotnie w poszczególnych tygodniach od początku roku do końca roku 2021. Te dane są, no myślę, powszechnie znane. Nie będę specjalnie tych danych komentował, natomiast poprosiłem o wrysowanie też takiej krzywej przyrostu ilości mieszkańców poddających się szczepieniom. Skala zarówno, zdaje się, że w tej lewej skali zabrakło jednego zera, ale po prawej stronie jest skala w procentach i tutaj widać wyraźnie, że ta krzywa pięła się w górę od końca kwietnia do początku lipca. Byliśmy zdeterminowani, zdecydowani poddawać się szczepieniu. Teraz już słabiej i wolniej. Takie decyzje trudniej nam widocznie podejmować, chociaż nadzieja jest i ta, i w tym, że w tej chwili do szczepień od grudnia ubiegłego roku włączona została nowa grupa mogących się szczepić z woli rodziców, mogących się szczepić dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia, a więc tutaj oczywiście warto o tym pamiętać, ale warto może spojrzeć trochę na początki, gdzie przecież w ostatnich dniach grudnia 2020 roku w Toruniu dokonywano pierwszych szczepień w szpitalach przeciw COVID-19, że ten Narodowy Program Szczepień budził na początku szereg emocji wynikających chociażby z możliwości dostępu do szczepień, oczekiwań na te szczepienia. Tutaj widzicie Państwo taką planszę okresową, a więc te informacje, o których mówię. 19 punktów szczepień dla mieszkańców, głównie podstawowa opieka zdrowotna, ale nadal szpitale. Później ruszyliśmy z punktami szczepień powszechnych, także w obiektach sportowych, handlowych, czy w obiektach, przepraszam, na początku wyznaczonych do tego specjalnie, Centrum Targowe Park, potem i obiekt sportowy przy Skarpie. Później ruszyliśmy w teren i szczepienia były przygotowane i przeprowadzone w majówkę, chociażby w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Mobilne punkty szczepień, one pojawiły się w wielu miejscach, galeriach handlowych, na terenie Starówki, w bardzo odwiedzanym już, przy tym dosyć dobrze wracającym do normalności fragmencie działalności, jakim miasta, jakim jest turystyka, kultura, a więc na obszarze zespołu staromiejskiego, ale nawet w obiektach, na terenie obiektów sportowych, Motoarena, Muzeum Twierdzy Toruń, to obiekt oczywiście nie sportowy, tylko związany z kulturą, na Bulwarze Filadelfijskim, no w wielu miejscach wykonywane były szczepienia z nadzieją, że zobliguje to, zachęci, spowoduje zainteresowanie tymi szczepieniami. No i to także rzeczywiście się spełniało. Bardzo aktywna działalność tutaj dwóch podmiotów opieki zdrowotnej, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i lecznic Citomet.
które już szczególnie w drugiej części roku brały na siebie ciężar wykonywania szczepień w sposób dosłownie powszechny. I myślę, że to był ten ważny punkt w naszym życiu miasta, w tej części starannego dbania o własne zdrowie i życie. Mieliśmy dostęp do tych punktów szczepień, które nadal funkcjonują, także w dniu dzisiejszym, chociażby w obiektach, również i w obiektach takich jak galerie handlowe, ale oczywiście podstawowa opieka zdrowotna, szpitale i apteki, tam także można korzystać ze szczepień. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy aktywnie pracowali i pomagali w roku ubiegłym przy szczepieniach. Proszę, żeby tej aktywności i woli pomocy nie brakowało w tym roku, bo nadal jesteśmy w tym miejscu, w którym potrzeba wykonywania szczepień jest olbrzymia, a wynika z przyczyn oczywistych. Po pierwsze, jak ten wykres poprzedni to obrazował, 61% torunianek i torunian jest zaszczepionych, czyli nie 100%. Tak, to byłby ideał, 100% pewnie nie będzie możliwy do osiągnięcia, ale jednak to ciągle zbyt dużo osób niezaszczepionych. 64,4% to z kolei zaszczepienie w grupie tej, która może być szczepiona, czyli od 5 roku życia aż do najstarszych lat mieszkanek i mieszkańców Torunia. Ciągle jeszcze 35,6% jest osób niezaszczepionych. W skali miasta to dużo, więc też zwracam na to uwagę, że ta potrzeba szczepień po raz pierwszy jest jeszcze ciągle duża. W tej grupie szczepień po raz pierwszy znajdują się także wspomniane dzieci, a więc te dzieci najmłodsze. Tutaj także prośba do rodziców, aby pamiętać o bezpieczeństwie swoich dzieci. Tym bardziej, że już niedługo, za kilka dni, wracają także dzieci do szkół. Myślę tutaj szczególnie o tych w wieku od 7 roku życia do 11. Oni też w tej grupie najmłodszych się znajdują, a przedszkola są czynne, żłobki są czynne, a więc te młodsze dzieci także tam korzystają z zajęć, te przedszkolaki po wiek właśnie 5- i 6-latków. No i kolejna motywacja do aktywności szczepionkowej czy szczepieniowej, o której trzeba powiedzieć, to oczywiście trzecia możliwość szczepień, czyli druga lub trzecia. Druga w sytuacji, kiedy pierwsza szczepionka była dawką jednorazową, lub trzecia, kiedy pierwsza szczepionka była dawką dwukrotną podawana. I tutaj te trzecie szczepienia także się są, także się odbywają i także jest możliwość skorzystania i do tego zachęcam, o to proszę. 39 punktów szczepień, to jest stan na wczoraj. Warto spojrzeć na mapę, na rozmieszczenie tych punktów szczepień, również na stronie Urzędu Miasta. 22 punkty w przychodniach, 2 w szpitalach węzłowych i wspomniane punkty szczepień powszechnych, chociażby w takich miejscach jak galerie i centra handlowe oraz w aptekach. 11 punktów w aptekach. Przybliżam tą informację o wielkości, czy może nie dosłownie rozmieszczeniu, ale ilości punktów szczepień, żeby uświadomić Państwu, że nie ma żadnej przeszkody, żeby ze szczepienia skorzystać. I jedyne, co jest potrzebne, to wola, decyzja, chęć zaszczepienia. I to jest coś, do czego, o co proszę, do czego zachęcam i do czego namawiam. To rzecz, o której musimy pamiętać, chcąc myśleć w miarę spokojnie o swoim bezpieczeństwie zdrowotnym, a nawet bezpieczeństwie życia. Szanowni Państwo, jeszcze na moment wracamy do epidemii. Jak widzę, ta plansza do tego nakłania, ale warto o niej też powiedzieć, mianowicie po to, aby pojawiło się potwierdzenie, że ktoś jest zakażony SARS-CoV-2 lub nie jest zakażony. Potrzebny jest wymaz,
wymaz, który powoduje następnie wykonanie badania. Mamy w Toruniu w tej chwili 5 punktów pobrań. Badania są prowadzone bądź bezpośrednio przez podmioty, które pobierają wymazy, bądź przekazywane są do jednostek, które takimi badaniami wymazów się zajmują. Na przykład Miejska Przychodnia Specjalistyczna przekazuje swoje próbki do badania w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy w związku z tym. Natomiast wynik oczywiście z miejsca pobrania później trafia zarówno do systemu, jak i do osoby, od której wymaz pobrano. A więc jest tak, że w miarę duża sieć tych punktów wymazowych i one pracują i działają w godzinach wyznaczonych dla nich. Ja może tych godzin nie będę cytował, ale warto pamiętać, że są one dostępne. I na przykład w dniu kolejnym, czyli w dniu 6, Święto Trzech Króli, 6 stycznia, także punkty wymazowe, 4 z tych 5 będą dostępne, czynne. I godziny oczywiście do sprawdzenia na stronach internetowych bądź bezpośrednio w informacji w przychodniach między innymi, czy w miejscu, w którym dostajemy skierowanie na pobranie takiego wymazu. Jeszcze jedna informacja, czy jeszcze kolejne informacje związane z sytuacją epidemiczną, to miejsca pobytu osób, które wymagają hospitalizacji. Państwo macie na planszy takie przypomnienia dotyczące tego, kiedy w roku 2020 w Szpitalu Miejskim w Toruniu pojawiły się miejsca dla chorych na COVID. To był październik roku 2020, wówczas 10 łóżek, w tym jedno respiratorowe uruchomiono. Do wiosny ta ilość łóżek się zwiększała, później zaczęły potrzeby maleć hospitalizacji i w roku 2021 jesienią ponownie został szpital zobowiązany do utworzenia miejsc specjalnie przeznaczonych dla potrzeb leczenia chorych na COVID-19. Obecnie jest to 48 łóżek. Te 48 łóżek, w tym 4 respiratorowe, według informacji, zdaje się, ostatnich, to miejsca tam wykorzystane, zaraz już podam, wykorzystane 29 według informacji porannej z dnia dzisiejszego. 29 łóżek jest wykorzystanych, w tym jedno respiratorowe. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, trochę aktualiów w tym wątku rozliczeń roku ubiegłego. W Wojewódzkim Szpitalu obecnie utworzonych jest 68 łóżek, z tego dzisiaj rano było zajętych 49, a więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do miejsc hospitalizacji. I to też jest to, są miejsca, bez których nie da się funkcjonować w obszarach objętych COVID-19, a praktycznie te obszary to cały świat obecnie, a Polska oczywiście i Toruń także. Jeszcze z wartych przypomnienia ubiegłorocznych informacji epidemicznych, od stycznia 2021 roku organizujemy transport na osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na szczepienia. I tutaj finansowany jest taki przewóz przez Skarb Państwa, budżet wojewody. Natomiast w własnym zakresie już od kilku miesięcy finansujemy obsługę tego systemu, a więc możliwość zgłaszania, możliwość zadawania pytań, zorganizowania całego transportu, no i zadania, które wykonuje osoba wyznaczona jako miejski koordynator szczepień, tak to powiedzmy w uproszczeniu możemy określić. No i 430 transportów, które zadysponowane zostały na rzecz mieszkanek i mieszkańców Torunia, a dokładnie Torunia i okolic poza Toruniem, bo wykonujemy ten transport także poza
Toruniem. Wspomniałem o tym, że udzielane są także informacje od 18 stycznia. Ta bezpłatna infolinia miejska korzysta z tego, korzystają z tego mieszkanki, mieszkańcy Torunia, nie tylko po to, żeby sobie uzgodnić termin transportu, o którym mówiłem wcześniej, ale i także, żeby dowiedzieć się, a gdzie można jechać na szczepienia, a w jakich godzinach, a czy no, ktoś w takim stanie zdrowia albo innym będzie tam przyjęty i zaszczepiony. Takich pytań jest bardzo dużo i te odpowiedzi są skrupulatnie udzielane. Oczywiście funkcjonuje to także i w tym roku, w pierwszym kwartale 2022 roku. Na pewno z tego nie zrezygnujemy. Infolinia od 8 do 15 dostępna. Transport wspomniany w każdych godzinach, kiedy punkty szczepień są dostępne i można z nich skorzystać. Szanowni Państwo, trudny był ten rok 2021. Ograniczenia, zakazy, nakazy no właściwie dotykały nas wszystkich. Szczególnie trudna była wiosna roku 2021. Pamiętamy pozamykane lokale, miejsca spotkań, sale koncertowe, teatralne. Takie były realia tamtego czasu. Jako miasto staraliśmy się pomagać przedsiębiorcom toruńskim, no, którzy nie mogli prowadzić działalności, szczególnie działalności usługowej. I te programy miejskie, które tutaj tworzyliśmy, no, miały określony zasięg. Podatek od nieruchomości, 46 nieruchomości zwolnionych, ponad 1 000 000 zł. Wartość tego zwolnienia, zmiany terminów płatności rat podatkowych. Tutaj mniejsze zainteresowanie, 2 przypadki. Indywidualne ulgi podatkowe, 23 takie przypadki. Też kwota no, niebagatelna, bo ponad 1 100 000 zł. Obniżka stawki czynszu za lokale wynajmowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a więc lokale miejskie, ponad 250 tysięcy kwota obniżek i wnioskujących było 73 podmioty. Wreszcie także był przecież zakaz nie tylko wstępu do lokali, ale także na przykład konsumpcji alkoholu w lokalach. W związku z tym także zwalnialiśmy z opłat za tą tak zwaną koncesję na sprzedaż. Alkohol, napojów alkoholowych, skorzystało z tego 285 lokali, 870 ponad tysięcy ulgi. No ale oczywiście najbardziej powszechna i taka kwotowo najwyższa pomoc poza tą miejską, która też łącznie, gdyby ją sumować, objęła kilka milionów złotych, no ale ta największa płynęła z tak zwanych tarcz antykryzysowych. Tutaj wykonawcą zadań w imieniu budżetu państwa był Powiatowy Urząd Pracy i w tym roku łącznie w skali całego programu, czyli 2020-2021, to było znacznie ponad 100 milionów złotych, ale w samym roku 2021, ten okres lockdownu był krótszy niż w 2020, tutaj ta pomoc wynosiła ponad 26 milionów złotych. Potrzeba było w związku z tym zawrzeć prawie 4800 umów w tym celu. No i największą popularnością cieszyły się dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw. Prawie 21 milionów skorzystało z tego 4100 przedsiębiorców, ale pozostałe formy, takie jak chociażby dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, też prawie 400 przedsiębiorców z tej możliwości skorzystało. Szanowni Państwo, to wątek też skrótowo wsparcia dla przedsiębiorców i wreszcie no, nasze symboliczne wsparcie, a może potwierdzenie tego, jak wysoko sobie cenimy ludzi, którzy chcą pomagać innym w tak trudnym czasie, jak czas pandemii, epidemii, jak czas zachorowań, zgonów.
Stąd przypomnienie tego momentu naprawdę symbolicznego, ale chyba symbolu najbardziej wartościowego, symbolu naszego wspólnego serca, serca, które w formie Katarzynki, w środek Katarzynki zostało wpisane w Piernikowej Alei Gwiazd ze słowem prostym i najpiękniejszym. Dziękujemy. Dziękujemy każdemu, kto podjął się pomocy w sytuacji, w której jesteśmy od marca 2020 roku, w sytuacji epidemii, w sytuacji zachorowań, w sytuacji, kiedy każda taka pomoc jest wysoko ceniona. Czy to pomoc najbardziej ceniona, wyjątkowa i często bardzo trudna, jak pomoc bezpośrednio chorym w miejscu, gdzie przebywają, w szpitalach, w przychodniach, a także w domach. Czy ta pomoc w postaci wsparcia materialnego dla tych, którzy tej pomocy wymagali, czy wręcz takiej symbolicznej takiego społecznego wsparcia, jak chociażby przypadki, wcale nie rzadkie przypadki czynienia zakupów za kogoś, kto był przenośni uwięziony z powodu izolacji w domu i pod drzwi trzeba było mu te zakupy przynieść, bo nie miał jak możliwości ich zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów, tych, którym dziękować chcemy i powinniśmy, jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że Torunianki i Torunianie stają sobie nawzajem do pomocy. Stąd to dziękujemy, które mam nadzieję na dziesiątki lat pozostanie nie tylko w formie wspomnianej Katarzynki na terenie rynku staromiejskiego przed dworem Artusa, ale także pozostanie w naszych sercach, w naszych wspomnieniach, że w tym trudnym czasie nawzajem sobie pomagaliśmy. Szanowni Państwo, taki był epidemiczny rok 2021 i pewnie jeszcze nie raz będziemy wracali do informacji na temat tego, co było w roku 2021, aczkolwiek starałem się także mówić o aktualiach, przypominając o możliwości szczepień, także w okresie najbliższego weekendu, bo on dla wielu osób zaczyna się już jutro od Święta Trzech Króli, potrwa do niedzieli, a więc długi weekend. Miejsca, gdzie można wykonywać wymazy, no i oczywiście w święta i w nocy, nocna i świąteczna pomoc zdrowotna w naszym mieście, medyczna, a w dni robocze, takie jak najbliższy piątek, no tutaj mamy pomoc taką już typową, jak każdego dnia roboczego w naszym mieście. I proszę, zwracajcie Państwo uwagę na stan swojego zdrowia. Reagujcie natychmiast, kontaktujcie się ze swoją przychodnią, a jeżeli nie daj Boże zagrożenie zdrowia jest bardzo daleko idące, również z opieką ratunkową, poprzez SOR czy Izbę Przyjęć, bo najtrudniejsze jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia w sytuacji, kiedy już choroba za daleko się posunie. I szanowni Państwo, wspomniałem o czynnych punktach wymazowych. Raz jeszcze powtórzę, te punkty wymazowe, 4 będą czynne, jeżeli chodzi o najbliższy dzień, czyli Święto Trzech Króli. Jeżeli chodzi o szczepienia, no tutaj możemy liczyć na możliwość szczepień w dni robocze, ale i także na przykład w czwartek 6 stycznia Święto Trzech Króli od 9 do 15.30 w Zakładzie Usług Pielęgniarskich Małe Garbary 1/3 i w sobotę także w tym punkcie, a także w trzech centrach handlowych Plaza, Atrium Kopernikus i Nowe Bielany, a więc Bielawy, przepraszam. A więc są takie miejsca. No i firma, o której mówiłem, przy Małych Garbarach, także w niedzielę, a więc święto, dzień świąteczny, również będzie wykonywała od 10 do 15 szczepienia. I myślę, że warto o tym pamiętać, jeżeli
będzie taka decyzja ze strony państwa, żeby skorzystać, to są takie możliwości, również dni świąteczne i wolne od pracy. To coś, co przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dotyczące funkcjonowania miasta, dzień świąteczny jutrzejszy, ale także piątek, sobota i niedziela to są dni wolne od pracy w Urzędzie Miasta Torunia ze względu na tak zwane rozliczanie czasu pracy za święta przypadające w soboty. Więc mamy trochę dłuższy weekend w Urzędzie Miasta, za wyjątkiem referatu zgonów Urzędu Stanu Cywilnego. Ten referat zgonów będzie 6 stycznia dostępny w godzinach od 7.30 do 15.30, a w sobotę od 8 do 12 będzie można dokonywać tej rejestracji niezbędnej w sytuacji, która, jeżeli taka sytuacja będzie miała oczywiście miejsce. I wreszcie świętowanie Trzech Króli znacznie skromniejsze niż bywało to w minionych latach. Pewnie z radością wielu z nas wspomina to tłumne spotykanie się w dniu święta Trzech Króli na terenie Starówki Toruńskiej, wspólne przemarsze, później koncerty, no i później pewnie jakieś wydarzenia typu pójdziemy gdzieś wspólnie coś zobaczyć skromniej, ale to nie znaczy, że też nie może być w jakiś sposób taki toruński radośnie, bo na ulicach Starówki pojawią się figury Trzech Króli, oczywiście specjalnie na tą okoliczność przygotowane. Będą także występy przy szopce na terenie rynku nowomiejskiego, a nowość w ruinach Zamku Krzyżackiego od godziny 16:00 rozświetlony zamek. Wydarzenie będzie oczywiście można obejrzeć w warunkach zachowań zgodnych z ograniczeniami, zakazami i nakazami epidemicznymi, ale mam nadzieję, że wzbudzi zainteresowanie państwa wirtualny pokaz 14-wiecznego oczywiście zamku, czyli tego, który kiedyś istniał, walki rycerskie, ogród świetlny z rzeźbami, to wszystko razem będzie taką atrakcją od godziny 16:00 w dniu 6 stycznia, święto Trzech Króli, teren Zamku Krzyżackiego. Tylko proszę uzbroić się też w cierpliwość, bo jak nas będzie więcej, to będziemy musieli, pamiętając o odstępach, o dystansie, oczywiście o konieczności zakładania maseczek, będziemy musieli trochę na obejrzenie tych atrakcji poczekać. Natomiast od 13 do 16 wspomniane kolędowanie i muzykowanie przy szopce na rynku staromiejskim. A więc zachęcam tych, którzy chcą w ten wyjątkowy dzień spotkać się gdzieś na Starówce, aby również i w te miejsca zajrzeć. Pozostałe dni już długiego weekendu bez dodatkowych wydarzeń, ale na pewno każdy z państwa w programie imprez czy koncertów, spektakli znajdzie coś dla siebie. Przypomnę, że teraz się zastanowiłem, bo nie słuchałem ostatniego komunikatu ministra zdrowia. Ale kończę zdanie. Według obowiązującego jeszcze do godzin przedpołudniowych stanu prawnego dotyczącego epidemii, ograniczeń, zakazów, nakazów jest możliwość udziału w koncertach, spektaklach. Warunek 30% wypełnienia sali, chyba że osoby kolejne wykażą się paszportem covidowym. Przy okazji przypominam, iż od 1 lutego tak zwane paszporty covidowe będą miały skrócony okres ważności 270 dni, do tej pory 365, a więc w uproszczeniu 9 miesięcy, ale mam nadzieję, że przy kolejnej konferencji będziemy do tego tematu mogli wrócić szerzej, czy przy konferencji bliżej terminu 1 lutego, bo ta zmiana wejdzie w życie od 1 lutego
i pewnie będzie miała określone implikacje w Państwa decyzjach, zachowaniach, czy po prostu no, chęci przygotowania się także do możliwości dysponowania tym paszportem, którym dysponowanie jest w określonych warunkach niezbędne. Dałem przykład dostępu do sal z widownią w sytuacji, kiedy liczba uczestników przekracza 30% napełnienia takiej widowni, ale przecież przy wyjazdach zagranicznych, no szczególnie do wielu krajów europejskich, to jest absolutny, bezwzględny wymóg i warto też pewnie o tym pomyśleć. Bezpieczeństwo, dbałość o zdrowie, o życie, ale i także możliwość korzystania z różnego rodzaju wyjazdów, możliwości spotkań, wydarzeń, to także wiąże się z zaszczepieniem. A więc, szanowni państwo, korzystajmy z możliwości szczepień, każdy w zakresie, kiedy jest dla niego przewidziany. Czy to będzie kolejna dawka szczepień, czy to będzie pierwsza, ale szczepienia są w tej chwili jedyną drogą do opanowania sytuacji epidemicznej na świecie, w Europie, w Polsce i w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, oczywiście wszelkie wykresy, plansze, które były dzisiaj pokazywane, prześlemy do państwa. Prosimy o wykorzystanie tych plansz w swoich relacjach. Dwa pytania, panie prezydencie, od dziennikarzy, którzy przysłuchują się naszej konferencji, niezwiązane z tematem konferencji. Michał Zaręba, Radio PIG, pyta, w Toruniu powstaje Kopernikańskie Centrum Integracji, list intencyjny w tej sprawie podpisał wczoraj pan prezydent, między innymi. Jaka jest idea tego projektu i jakie mogą być z niego korzyści dla miasta? Myślę, że zacząć trzeba od miejsca. To miejsce to taka dawne ujęcie wody na Bielanach, nie Bielawach, tym razem nie pomylę nazwy tej jednej literze, na Bielanach w sąsiedztwie miasteczka uniwersyteckiego, kampusu uniwersyteckiego. Tam już wody nie czerpiemy, aczkolwiek mamy studnie jako miasto, czyli toruńskie wodociągi. One są dostępne w sytuacji jakiejś wysoce awaryjnej i one pozostaną takie, ale to są studnie zabite gdzieś tam głęboko w ziemię. Natomiast budyneczki, które tam są, to są budynki wpisane do rejestru zabytków, bardzo charakterystyczne, ciekawe, jeżeli chodzi o architekturę, sąsiedztwo wspomnianego kampusu uniwersyteckiego. Jako miasto przekazujemy tą nieruchomość z tymi budynkami na rzecz Uniwersytetu. Natomiast wspólnie samorząd województwa poprzez możliwość korzystania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego, w jakiejś mierze również miasto, no i uniwersytet, sfinansujemy to wspomniane Centrum Kopernikańskie, które będzie miało założenie miejsca, w którym no tak jak Kopernik z jego życiorysu, to pamiętamy, on był obywatelem świata ówczesnego, oczywiście Włochy przede wszystkim, ale inne kraje Europy. Dla niego to był świat był otwarty w tym rozumieniu możliwości kontaktów. To miejsce ma być też takim miejscem kontaktów osób, które przebywają w Toruniu, które studiują, uczą się, a pochodzą z innych krajów, żeby tam mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą. Będzie jakaś niewielka część gastronomiczna, więc no taki obiekt, który ma stworzyć warunki do integracji, integracji oczywiście naszej, torunianek, torunian młodych, bo tak to trzeba wyraźnie powiedzieć, ma to być nastawione na studentki i studentów studiujących w Toruniu, szczególnym wskazaniem na te osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta spoza Polski i chcą tutaj przebywać, uczyć się czy studiować. Zdecydowaliśmy się wspólnie, dokumentacja techniczna jest opracowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zdecydowaliśmy się wspólnie, samorząd województwa, uniwersytet i miasto, że w okolicach czy w terminie zbliżonym do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, przypada ona w dniu 19 lutego 2023 roku, będziemy to miejsce już udostępniali użytkowniczkom i użytkownikom.
Dziękuję bardzo. To się pięknie składa z kolejnym pytaniem. Gustaw Nowak z Mela Radia pyta właśnie o tą 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Zapowiadano, że Toruń uczci hucznie i wyjątkowo tę rocznicę. Czy przygotowania do obchodów już trwają? To wiemy, że trwają. Czy wiemy już, jakie wydarzenia są planowane? No, jeżeli mogę prosić, to chciałbym zostawić tą tematykę planowanych wydarzeń, jak i najpierw szkicu programu, a później szczegółów programu na oddzielne spotkanie konferencyjne, gdzie będziemy to przedstawiali. Pracujemy jakby w trzech zespołach. Jeden zespół ma taki charakter ogólnopolski, czyli są przedstawiciele miast i uczelni wyższych z miejscowości, gdzie Mikołaj Kopernik przebywał. No, przypomnę Kraków, Olsztyn, Toruń, Frombork nie ma wyższej uczelni, no, ale Frombork też jest tym miejscem, gdzie przecież żył i to wiele lat. I w ramach tych miast oraz uczelni tutaj mamy współpracę, tworzymy ten taki ogólnopolski szkielet programu, bo przecież Kopernik torunianinem jest. Był, jest, ale no przede wszystkim największym czy najbardziej w tym, szczególnie w tym roku 2023 dostrzeganym Polakiem. Natomiast drugi zespół to jest taki tutaj nasz regionalny. Przypomnę, iż do Kopernika także umownie przyznaje się z naszego regionu Grudziądz, a więc warto, żeby i to miasto zachęcić do wkładu w program obchodów rocznicy kopernikańskiej, 550. rocznicy urodzin. Toruń, samorząd województwa, województwo kujawsko-pomorskie jako struktura państwowa, administracja państwowa i tutaj także diecezje to z obszaru województwa. Także tutaj tworzymy takie kontakty, wymianę informacji, przygotowanie działań programowych. W tych dwóch zakresach jesteśmy wspierani przez właściwe ministerstwa. Ministerstwo między innymi zajmujące się kulturą, edukacją w przygotowaniach do roku 2023. No i wreszcie lokalnie, czyli w parametrach miasta, już tylko miasta rodzinnego Mikołaja Kopernika, też mamy zespół kolejny osób, które zajmują się tymi przygotowaniami. Oczywiście nie będzie żadnej konfuzji co do terminów, co do rodzaju imprez. My to wszystko synchronizujemy w tych trzech płaszczyznach, a więc wydarzeń o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym i miejskim, tak żeby powstał bogaty, ciekawy program przypominania tego wybitnego mędrca, uczonego człowieka, kim był Mikołaj Kopernik. Wszechstronność jego wiedzy no, wymaga pewnie oddzielnego referatu. My najczęściej kojarzymy Mikołaja Kopernika z naszą ukochaną dyscypliną nauki, jaką jest astronomia, ale przecież on był także lekarzem, był także duchownym, był człowiekiem znającym się na pieniądzu, na ekonomii. Z tych przymiotów znacznie więcej można wymieniać i warto wracać do tego, co on wówczas pokazywał czy mówił i przypominać, a jednocześnie wpisywać w to nowe, współczesne pomysły, ciekawe możliwości prezentacji nie tyle samej osoby, ile tych kierunków jego zainteresowań, którymi żył i którym się poświęcał. Więc myślę, że możemy być dumni z tego, że Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu z wielką radością obchodziliśmy 50 niespełna lat temu 500. rocznicę jego urodzin. Pewnie podobnie będzie przy 600, ale 550 też chcemy zauważyć, też chcemy pokazać, jak przed chwilą Państwu to opowiadałem i na konferencji prasowej. Myślę, że w momencie właściwym, czyli pewnie każdy z Państwa już domyśla się, że powinien to być, pierwsze informacje powinny się pojawić w okolicach roku przed rocznicą, czyli w połowie lutego 2022 roku będziemy pierwsze pakiety informacji o tym przypominaniu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w regionie i w Polsce przedstawiali. I zachęcamy do zainteresowania, a także do przekazania tych informacji czytelniczkom, czytelnikom, słuchaczkom, słuchaczom.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Tak jak pan prezydent powiedział, będziemy na tę konferencję zapraszać. Na razie ten początek roku powoduje, że podsumowujemy 2021 rok, dzisiaj sytuację epidemiczną, a w kolejnych tygodniach także to, co działo się w mieście, nie w kontekście epidemii, a w kontekście chociażby inwestycji czy wydarzeń. O terminach tych konferencji będziemy państwa informować. Za dzisiaj bardzo dziękujemy i do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.